Witam, jestem Mister Grzechuta, to jest kolejny odcinek z serii Wyzwania Kapitana Nemo. Tak, pisaliście, żebym jednak robił dwa odcinki w weekendy, więc postaram wam się nagrać te dwa odcinki. Niezależnie od tego, co chciałem teraz wyrzucić ostatnio, chciałem wrzucić z dziennika hardkorowca, niestety się złożyło tak, że co innego wrzuciłem. Ale skoro w weekend mówiłem, że będę wrzucał wyzwania Kapitana Nemo, tak więc wrzucę wyzwania Kapitana Nemo. Dobra, na dzisiaj mam plan, żeby zbudować sobie domek, bo w wyzwaniach mam do zrobienia dwa domki, połączone mniej więcej może z moją bazą. I tutaj jest jakby podstawa pierwszego domku i dzisiaj będziemy go rozbudowywać. Ale najpierw pokażę wam może, co się zmieniło. Tutaj zejdźmy sobie na dół. Tu za wielkich zmian nie ma. Troszkę wyrównałem tutaj ściany, bo były takie krzywe. Zacząłem tu już kłaść kamienną cegłę na ścianach. Niestety miałem małe problemy z węglem. I na razie tylko tyle jest tutaj zrobione. I jeszcze zauważyłem jedną rzecz, która może być pewnym problemem, gdy tutaj będę chciał zwierzęta sobie zespawnować, z racji tego, że teraz na tych najnowszych wersjach zwierzęta nie spawnują się, tylko na początku się pojawiają i jak je zabijemy, to już ich nie będzie. Tak więc jeżeli tutaj nigdy nie miałem zwierząt, to już raczej mi się nie zespawnują. No ale trudno, jeżeli nie pojawią się tu żadne zwierzęta, to jakoś inaczej zagospodaruję to miejsce. Jeszcze nie wiem jak, ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, troszkę sobie przygotowałem, tutaj już mi się szkło przetapia i głównym budulcem na ściany, myślę, będą liście. Tak, dobrze słyszeliście, liście. Nigdy nie budowałem domu z liści, ale skoro pierwszy raz buduję dom pod wodą, to może zbuduję pierwszy raz dom z liści. Czemu nie? Tak myślę, że fajnie może wyglądać w połączeniu z sandstonem i ze szkłem. Tak więc dzisiaj głównie będziemy zajmować się budową domu z liści. Okej, mniej więcej tak to będzie wyglądało. Tu będzie wejście, muszę iść po tlen. Tak sobie planowałem, żeby tu w paru miejscach zrobić takie jakby bąble powietrzne, żebym mógł oddychać. Zrobię sobie, myślę, tutaj. Gdzieś tak. Też mogę z tej strony. I na razie mi to starczy. Jeszcze za chwilę zrobię tu gdzieś. Tutaj miałem zrobić okno. Okej, i tak jakoś mniej więcej będzie to wyglądało. Zróbmy tutaj sobie. Na liściach nie mogę położyć. Shit. Okej. Udało mi się nie stracić ani troszkę życia. No, znosi mnie ta woda. Shit. Dobra. Szyby będą miały wielkość jednej kratki tylko, bo ostatnio jakoś nie podobają mi się takie domy wysokie, gdzie są szyby, znaczy okna o wielkości, wysokości dwóch kratek. Tak więc zacznę teraz robić chyba więcej domów, w którym są okna o wysokości jednej kratki, bo niepotrzebnie marnować surowce, żeby robić wyższe okna. Takie są też ładne i wystarczające światła dają. Wiem, że to dziwne troszkę robić okna w podwodnym domu, nie wiem jak to się odmienia, skoro i tak tutaj za dużo światła przez nie wpadnie, ale zawsze tam coś wpadnie, mam nadzieję. I tak głównym oświetleniem będzie pochodnia, więc mogłem w ogóle nie robić okien, ale skoro w tradycyjnym domie robi się okna, to ja sobie też zrobię. Dobra, jeszcze dach zaraz zrobimy. Tak dziwnie jest trochę budować dom pod wodą. Nie wiem czemu, ale jakoś tak dziwnie się czuję pod wodą budując dom. Jest taki tradycyjny jak na powierzchni. Taką bazę to jeszcze rozumiem, ale taki normalny domek z dachem i z oknami to troszkę dziwnie.
Dobra. Dach mniej więcej będzie wyglądał tak. Pierw zrobimy taki jakby... Nie wiem jak to nazwać. Kurde, tlen, shit. O, jest, dobra. Nie liście. Co ja zrobiłem? Dach będzie taki jakby trójkątny, powiedzmy. Myślę, że wykorzystam do jego budowy schody, ale zobaczymy zaraz. Nie wiem, czy mam wystarczająco drewna do tego. Fuck, tlen mi się kończy. Oh shit, ała, boli. Och, dobra. Dokończmy może tą krawędź tego dachu. Nie wiem, czy w tym odcinku będę cały dach kończył, ale myślę, że zacznę usuwać wodę ze środka. Tak mi się wydaje chociaż. Okej, dach już mamy. Nie wiem, jak zrobię oświetlenie na zewnątrz za bardzo. Bo w wodzie mi się pochodnia nie zaświeci. Przynajmniej na chwilę mi się zaświeci, ale tak, żeby na stałe było, to bym musiał glowstone'a użyć. Właśnie, a propos glowstone'a, to mógłbym... kurde, do piekła się wybrać, tylko bym musiał znaleźć diamenty. Ale po diamenty to może w innym odcinku się wybierzemy. Tak więc możecie się spodziewać, że niedługo odbędzie się wyprawa po glowstone'a. Bo jakoś tutaj trzeba będzie oświetlić ten domek. Chociaż w sumie mógłbym oświetlić dniami. Aha, to by było ciekawe, bo wszędzie tutaj wykorzystuję dynie do oświetlenia, jak widzicie. No i czasem też pochodnie. Ale jakbym tutaj domek oświetlił dniami, też nie byłoby brzydko. Jak widzicie, to już fajnie w miarę wygląda. Jeszcze troszkę oświetlenia by się przydało. Myślę, że jak od środka troszkę oświetlę ten domek, to będzie na zewnątrz się jakoś to przedostawało oświetlenie. Dobra, co mogę teraz zrobić? Tutaj mi się szkło przetopiło. Więc zróbmy może szyby. Co ja robię? W ten sposób. Myślę, że 16 może mi wystarczyć, chociaż... A zrobię jeszcze troszkę na zapas. Czemu by nie? I dobra, albo może w tym odcinku, powiedzmy, skończę dom, powiedzmy, z zewnątrz, a w środku będę go urządzał już poza odcinkiem, więc w środku wybudowany zobaczycie go dopiero następnym razem, czyli powiedzmy jutro. Mam nadzieję, że wrzucę odcinek jutro. A, znowu mi się ten kończy, shit. Oła, nie bij. Oła, no płyń. Och, dobra. Troszkę drewna by mi się jeszcze przydało. Mam 60. Trochę mało mi się wydaje. A, bo tam nie będę używał schodów. Po co marnować drewno na schody? Szybciej będzie, jak zrobię to z desek. Kurde, tlen. Oła, gdzie tu jest tlen? Tutaj. Och, dobra. W sumie to mógłbym tą drabinkę wziąć i w środku gdzieś postawić. Okej. Szybciej płyń. Okej. Ciemno tu strasznie, nie wiem czy wy coś widzicie. Ale do następnego odcinka postaram się tutaj oświetlić, żebyście mogli sobie dom w całej okazałości obejrzeć. Tak po ciemku to mało widać, zwłaszcza, że YouTube przyciemnia filmiki. Ale dobra. Nie będę tak całkiem zakrywał tego dachu drewnem, troszkę ze szkła zrobię. Więc myślę, że jeszcze troszkę drewna położę, a reszta to będzie szkło. Ała. Kurde. Coś często mnie dzisiaj ta woda dusi. Myślę, że wyżej już nie będę robił. Zrobię teraz takie coś. Taką jakby obramówkę, powiedzmy. Tlen. Ła. Dobra. Drewno mi się kończy. Nie wiem, czy mam w ogóle drewno jeszcze.
Przy sobie nie mam, ale wiem. Mogę na razie zrobić szklany sufit w ten sposób. Chociaż nie wiem, po co go robię, skoro i tak słońce mi tutaj nie dotrze. Ale co tam? Okej. Tu jeszcze pociągniemy. I tu już będzie drewno chyba. Więc wybieramy się do środka teraz. Znaczy do mojej bazy na razie. Przy okazji mógłbym drzwi zrobić, więc wezmę sobie z domku, bo mam chyba, znaczy z bazy mojej. Bo to raczej mi taką bazę przypomina niż domek. Tamto będzie mój prawdziwy domek. Więc to będę nazywał bazą, a tamto domkiem numer 1, bo jeszcze później domek numer 2 powstanie. A drewno miałem wziąć. Mam drewienko. Nie mam chyba. A to trzeba będzie sobie zrobić. Czekajcie. Sadzonki. Już troszkę zużyłem mączki kostne, jak możecie zauważyć. Bo zbierałem właśnie liście na ten domek. Sadziłem ciągle drzewa mączką kostną, bo nie chciało mi się czekać, aż wyrosną. Ile tego drewna? 6. Może mi starczy. O, dużo tam nie potrzeba. Dobra. Zrobimy drzwi. Okej. I dokończymy sufit. Tak. Okej, może jeszcze tak myślę, że oświetlę sobie tutaj troszkę dniami. Żebyście mogli zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Tutaj zrobię jeszcze z desek takie fajne coś. Tylko potrzebuję więcej desek. Okej. Tlen i idziemy jeszcze troszkę posadzić drzewek. Już mi się to podoba. A jak jeszcze to oświetlę, to będzie epicko. Nie chciałem budować takiego domu, jak zazwyczaj robię, o wielkości 3x3 kratki. Bo chcę w końcu dla odmiany jakiś porządniejszy domek zrobić. Nawet dwa porządniejsze domki, powiedzmy. Dlatego teraz troszkę większy zbudowałem. Troszkę więcej surowców na to idzie. I tak w sumie nie będę korzystał z tego domku za dużo chyba. Ale chcę w końcu jakieś zadanie porządnie wykonać. A nie na odwalsie. Jakie duże drzewo mi urosło. Z gałęzią. Skończył mi się toporek. Będę musiał ręką tradycyjnie zniszczyć. O, szybciej. Come on, jeszcze jedno. Okej. Teraz drewienko, deseczki znaczy się. I idziemy dokończyć nasz dach, powiedzmy. Okej. Tutaj cyk, 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 cyk. Okej. Tu ładnie. Tu, 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 tu. I już prawie gotowe. O, fuck, tlen. Ła. Dobra. No i jest mniej więcej dach ukończony. Ja sobie będę musiał tutaj podłogę jeszcze zrobić. I oświetlenie. Tam będzie moja sypialnia, bo tak a propos, to w ogóle łóżka tutaj nie mam. Chyba nie miałem, z tego co pamiętam. Ale mam nici, to mogę sobie zrobić kostki wełny i potem łóżko, więc sobie tam je wstawię. Tylko planowałem, żeby tam sobie takie podwójne łóżko zrobić, więc będę potrzebował więcej wełny. Czyli będę musiał zrobić... Czyli będę musiał się wybrać na pająki, powiedzmy, bo owce mi się raczej nie zespawnują. Nie wiem, na jaką wersję była ta mapka. Chyba na 1.8.1. Ale na tamtej wersji już chyba się nie spawnowały moby. Znaczy zwierzęta. Więc nie będę zmieniał na tamtą wersję. Jeżeli nie będzie... Jeżeli nie zespawnują mi się tam zwierzęta, to będę sobie jakoś radził z potworkami samymi. Co ja miałem jeszcze zrobić? Oświetlane dynie. Podświetlane, powiedzmy. Jedna pochodnia. Patyczków nie mam. Zróbmy sobie patyczki. Tak. Tutaj mam troszkę węgla drzewnego i zwykłego. Bo oczywiście jak zrobiłem węgiel drzewny, to po chwili znalazłem węgiel zwykły,
którego w ogóle nie mogłem znaleźć wcześniej. Ale dobra. Oświetlmy sobie te dwie dynie, które tu mamy. I gdzie by to oświetlenie położyć? Może tutaj, przy wejściu. Jedną dynię. Aha. To otworzymy. Tutaj zniszczymy. Okej, ta dynia może być. Albo to zostawimy na razie. Ja tą wodę sobie usunę później, poza odcinkiem. Na razie ona zostanie. Tutaj. Myślę, że tutaj. O, tak, ładnie. Gdzie jeszcze? Jeszcze tutaj gdzieś zaraz oświetlimy. No. Tak. Teraz to fajnie wygląda. Myślę, że resztę oświetlę sobie później, bo teraz chciałem tylko tak oświetlić, żebyście mogli zobaczyć, jak to fajnie wygląda. O, patrzcie. Pięknie. A, wysun. Tutaj jeszcze szyby nie dałem. O, teraz jest. Tlenu weźmy i pokażę wam teraz, jak to z pewnej odległości wygląda. O, fajnie. Co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Myślę, że to fajny pomysł, żeby zrobić taki domek z liści. Mi się tam podoba. Nice. Tylko może tą dynię obrócę w drugą stronę, albo ją tutaj umieszczę na rogu. Jeszcze się zobaczy. Ale dobra, w tym odcinku to by było chyba na tyle, mam nadzieję. Chciałem głównie domek wybudować, tak więc jest pierwszy domek. Ja go sobie tam urządzę, a na razie to by było tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podoba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Tak więc trzymajcie się, no i cześć!